Cześć, jak co tydzień w czwartek witam Was w moim nowym odcinku dotyczącym Top Model. Jeśli jeszcze nie wiecie, to co tydzień nagrywam swoją opinię na temat nowych uczestników programu. Zanim jednak przejdę do ocen, chciałbym Wam bardzo, bardzo podziękować za subskrypcję, ponieważ jest Was już tutaj ponad 1000. Jest mi szalenie miło, a jeszcze milej będzie, jak Ty zasubskrybujesz mój kanał, jeśli nadal tego nie robisz, oraz klikniesz dzwoneczek, aby być z moimi filmami na bieżąco. Tak a propos, jak Wam się podoba nowość, którą przed chwilą widzieliście, takich szufladek, nie wiem jak to nazwać, będzie jeszcze więcej w tym filmie. No dobra, przejdźmy teraz do trzeciego już odcinka programu Top Model. Powiem szczerze, że oglądałem go z zaciekawieniem. Towarzyszyło mi bardzo dużo emocji. Szybciej biło mi serce, kiedy na werdykt czekali moi faworyci. Ale zacznijmy od początku tego odcinka, czyli od ostatnich castingów tego sezonu. W sumie to myślałem, że castingi zakończyły się wraz z złotym biletem w poprzednim odcinku, ale jednak tutaj wciśnięto jeszcze kilka osób. Pierwszym uczestnikiem był Krzysztof Kaletka. Ładnie wygląda. Był on już w poprzedniej edycji programu i pamiętam, jak on mnie wtedy irytował i uważałem za ogromne nieporozumienie fakt, że dostało się wtedy właśnie do programu. Krzysiu jest tylko jeden, co nie? I oglądając go teraz, byłem od razu uprzedzony, ponieważ pamiętam go właśnie z poprzedniego sezonu. Patrzysz! Słuchajcie, naprawdę, ja nawet czasami widziałem faceta. Ale gdzie? No, w aparacie. Powiedziałabym, że ja nawet czasami widziałam modela. Powiem szczerze, że w tej edycji według mnie wypadł o wiele lepiej. Jurorzy sprowadzili go na ziemię, przestał już tak wymachiwać tymi rękoma i zachowywać się jak zniewieściowy chłopiec. Urosły mu troszkę włosy, schudł, poprawiała mu się cera. Na sesji na wybiegu również wypadł dobrze, więc podobnie jak jurorzy, dałby mu szansę. Po nim pokazano kilka dziewczyn, na które znowu nie poświęcono zbyt wiele czasu antenowego. Cute jest. Już. Witaj, ślicznotko. Dzień dobry. Cześć. Uważam, że mają dość pospolitą urodę i niczym się nie wyróżniają, ale z drugiej strony mieliśmy tutaj zaledwie poświęcone na nie parę sekund, więc tak naprawdę mogą dość nieźle wychodzić na zdjęcia. Mojej uwagi nie przykuła żadna z uczestniczek, no może poza jedną. Nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, jakie to jest ważne, na przykład kolor, jaki ma znaczenie. Trzy kolory mi poda i co to znaczy? Na przykład żółty w ogóle wywołuje strasznie negatywne emocje, prawda? O, Kasia, widzisz? Ostatnim już kandydatem na top model 9 edycji był Maksymilian Mazurek. Cześć. Witam, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się nazywasz? Mam na imię Max. Mam 26 lat, pochodzę ze Siebodzic. Momentalnie przypomina mi Daniela Radcliffe'a. Pokaż. Bardziej na luzie. Wyluzuj tak. A, dobrze. A. No. Uwaga. A. Ale ogólnie mnie nie porwał. Na wybieg również jest za niski, mimo to jurorzy dali mu szansę. Gratulacje, przechodzisz dalej. Dziękuję bardzo. Po castingach nadszedł czas na bootcamp. Jurorzy zrobili taką wstępną selekcję, z której wybrali 28 uczestników, którzy powalczą w bootcampie. Dobra, to mamy decyzję, tak? Tak. Super. No tak, uff, idziemy. Szczęśliwców podzielono na 4 siedmioosobowe grupy i musieli oni razem pracować nad sesją zdjęciową. Moim zdaniem najlepiej pracowała grupa Łukasza, Dominika oraz Karoliny. Oni tak naprawdę dogadywali się ze sobą od początku i to przełożyło się na pracę na sesji zdjęciowej. Tak jak mówiłem, komentując castingi, moje zdanie co do uczestników może się zmienić i właśnie się zmieniło w stosunku do Wiktorii. Na sesji wyglądała bardzo dobrze i równie dobrze pracowała. Jak dla mnie zdjęcie wygrywają Dominik, drugi Dominik, Karolina oraz właśnie Wiktoria. Łukasz wydaje mi się, że nie do końca wpasował się w klimat sesji, a pozostałe dwie dziewczyny wypadły najgorzej, ale słabiej niż pozostali uczestnicy. Zdjęcie, które postawiłbym na drugim miejscu, to te robione na gruzowisku. Ernest, Maja oraz Krzysztof Kaletka wyszli tutaj najlepiej, a pozostałych mogłoby nie być ani na zdjęciu, ani w programie. Trzecie miejsce jak dla mnie zajmuje sesja w wodzie i tutaj znowu jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak pracowała Gracja. Miała świetny make-up, włosy, strój. Podobało mi się, że dość świadomie pozowała i uważam, że poszło jej świetnie. I brat nie miał tyle szczęścia i trafił na stylizację, która była dość ciężka do ogrania. Sytuacja trochę się zmieniła, kiedy wywinął top na drugą stronę i pokazał trochę ciałka. Niemniej, nie są w moim typie i według mnie nie pasuje do roli modela. Poza Rodrigo, nie wiem co autor miał na myśli. Pozostali wyszli przyzwoicie, jednak zdjęcie według mnie należy do Gracji. Na ostatnim miejscu, a właściwie w ogóle nie chciałbym umieszczać tego zdjęcia w swoim rankingu, no ale niech będzie, zajmuje sesja na brzegu. Jeden chłopak chyba pomylił programy z Love Island, ponieważ co chwilę uskutecznił jakieś podrywy. Dziewczyny są bardzo ładne, na pewno są dwie wyróżniające się spoza tłumu. Czyli ty się po prostu patrzysz, ja po prostu niespełniona miłość. Wygląda jak taka dama włoska. Umanijnie.
ziemską, niespotykaną urodę. Wielkim rozczarowaniem jest tutaj dla mnie Patrycja, która nie umiała pracować podczas sesji. Widać, że trochę ją stres zjadł i wyszła przez to niekorzystnie. Zdjęcie uratował nasz naukowiec Mariusz Jakubowski. Według mnie poza nim nikt nie powinien przejść dalej. Na podstawie zdjęć jurorzy wybrali 13, która pojedzie do domu modeli i modelek. I ci, którzy przeszli dalej, mieli możliwość zaprezentowania się przed jurorami na wybiegu. Gracja, jak dla mnie na tak, zaskoczyła mnie bardzo pozytywnie na sesji. Bardzo mi przykro. Niestety. Oliwia, osobowość na castingu pokazała, jednak do pracy w modelingu dla mnie nie pasuje. Witam w programie. Karolina mi się nie podoba, ani to jak wychodzi na zdjęciach, ani to jak prezentuje się na wybiegu. Dlatego też zdziwiłem się, że jurorzy wybrali ją do domu top model. Max! Niestety na nie. Nasz polski Harry Potter nie miał już tyle samo szczęścia co Karolina, jednak gdyby to ode mnie zależało, kto pojedzie do domu top model, to wziąłbym jego. Niestety się nie udało. Mam szansę. Rodrigo, no cóż, delikatnie mówiąc, nie poradził sobie na sesji zdjęciowej. Nie widzę go w ogóle w pracy modela i już w sumie podczas castingów mówiłem, że jurorzy pozbędą się go najprawdopodobniej właśnie podczas bootcampu. Niestety nie idziesz dalej. Na zdjęciu wyszedł całkiem okej, więc w sumie szkoda, że nie przeszedł. Ty nie idziesz dalej. Dzięki, ja już wygrałem swoje, jeszcze nie zobaczycie. Jacek Kalibabka, jak dla mnie, nawet w 5% nie pasował do roli modela. Do programu przyjęty został jedynie ze względu na historię związaną ze swoim ojcem. I w sumie jest to taka jedyna osoba, przy której się cieszę, że odpadła. Niestety się nie udało tym razem. Szczerze, nawet jej nie kojarzę, a to świadczy w sumie tylko o tym, że niczym się nie wyróżnia. Więc słusznie opuściła program. My widzowie często się mylą, ale nie tym razem. Witam w domu! W końcu jest nasz zdobywca srebrnego biletu, według mnie w pełni zasłużone miejsce w domu modeli i modelek. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, to nagrywałem krótką rozmowę z Dominikiem, kiedy jeszcze walczył właśnie o srebrny bilet. Link do tego filmu znajdziecie w opisie. Ale wracając, Dominik świetnie wygląda, pracuje, ma osobowość, ma tak naprawdę wszystkie zalety, które są potrzebne w tym programie. Roznieś ten parkiet, zapraszam. Łukaszowi na tej sesji nie poszło. Wiadomo jednak, że jest on dość charakterystyczny i jurorzy tak szybko się go nie pozbędą. Niestety nie. Ale bardzo ci dziękuję, że byłaś z nami. Modelka plus size top model, no odważnie. Tutaj również od castingu tak spodziewałem się tego, że właśnie podziękują jej na etapie bootcampu. No ale co, nagłówki w sieci i w gazetach pierwsza modelka plus size w programie top model były? Były. Dziewczyna jest bardzo sympatyczna, tak naprawdę przyszła tam z misją pokazania tego, że na świecie są również dziewczyny o większych gabarytach i że nie każdy musi być smukły i wyrzeźbiony. Więc myślę, że to co chciała, to osiągnęła. Witam w domu top model! Wokół Karoliny pojawiło się dość sporo kontrowersji. Jeśli nadal nie jesteście w temacie, to wrzucę link tam na dole w opisie, więc sobie obejrzyjcie i nie odróbcie zaległości. Ja natomiast oceniam jej udział w programie i według mnie na sesji poradziła sobie świetnie. Uspokój się, bo idziesz dalej. Wiktoria na castingu mnie nie powaliła, ale za to na sesji wypadła znakomicie, dlatego czemu nie dać by jej szansy? Niestety. Nie porwała mnie. I'm so sorry. Give me a hug. You are in! Po castingu obstawiałem, że Dominik opuści program razem z Rodrigo właśnie na bootcampie. Jednak na sesji nie wypadł wcale źle, ma świadomość swoich atutów i w sumie ją wydatnił. Bardzo, bardzo, bardzo gratuluję. Widzę w niej potencjał i również dałbym jej jeszcze jedną ostatnią już szansę, ale jeśli się w końcu nie przełamie, nie otworzy, no to nie widzę jej dalej w programie. Idziesz dalej! Yes! Yes! Agnieszka to kolejna osoba, która według mnie nie powinna przejść castingu. Bardzo irytuje mnie ten dzióbek, który robi po prostu w każdej możliwej sytuacji. I nie ukrywam, że sądziłem, że odpadnie w tym etapie. Ta scena musi zapłonąć. Yes! Idziesz! Idziesz! Nasz naukowiec Mariusz, ogromny potencjał, będę mu kibicował. Yes! Jesteś w programie! Co do Mikołaja, to ciągle mam do niego takie mieszane uczucia. Na sesji nie wypadł jakoś oszałamiająco, więc nie wiem, czy dałbym mu możliwość pójścia dalej. Niestety nie. Dziękuję. Zgadzam się z werdyktem. Niestety nie. I tutaj również się zgadzam z jurorami, żadna z dziewczyn nie zrobiła wrażenia. Niestety nie. Na sesji zginął w tłumie, byli lepsi od niego, dlatego też rozumiem decyzję jury. Ej, Wil tam w domu, top model. Nie.
Ernest, bardzo szkoda, że nie wierzy w siebie, ponieważ dużo na tym traci. On tak naprawdę nie musi nawet za dużo robić, ponieważ ma taką twarz, że zawsze wyjdzie świetnie na zdjęciu. Więc w sumie ani razu nie pomyślałem o tym, że jurorzy mogą mu podziękować na tym etapie. Jak jeszcze bardziej uwierzy w siebie i otworzy się, to będzie takim oszlifowanym diamencikiem. Niestety się nie udało tym razem, ale jesteś na świetnej drodze. Co do Krzysia, no to prawda, że bez Mai wychodził dość kiepsko, jednak łącząc swoje siły, tak naprawdę skorzystali oboje. I szkoda w sumie, że odpadł, ponieważ na tym zdjęciu wyszedł całkiem dobrze. To się nie udało. Dziękuję bardzo. Dominik według mnie nie wypadł najgorzej i wymieniłbym go za Agnieszkę. Jesteś w domu top model. Co do Mai, ona jest dość fotogeniczna, pracowała już jako modelka. Ja w sumie na castingu nie dawałem jakichś wielkich szans. Teraz też nie jestem w 100% przekonany co do niej, ale na ten etap okej. To była ostatnia osoba, która przeszła przez bootcamp. Pamiętajcie, że do domu modeli i modelek dojedzie jeszcze jedna uczestniczka, która otrzymała złoty bilet. Jest nią Weronika. Także w domu zamieszka 14 uczestników. Powiem wam, że odcinek dość mocny, wiele emocji we mnie wywołał i w sumie jestem zadowolony, ponieważ wszyscy moi faworyci przeszli do kolejnego etapu. I w sumie jestem bardzo ciekawy, jak sobie poradzą dalej. Oczywiście przeszło parę osób, którym ja nie dałbym szansy, ale no co, będziesz czego wyrzucać, nie? Nie, no dobra, śmieję się. Tak naprawdę kibicuję każdemu i czekam z niecierpliwością na kolejny odcinek. Dajcie znać, kto jest waszym faworytem z 14 oraz czy zgadzacie się z decyzjami jurorów. W moim top 5 na ten moment są Dominik, Ernest, Karolina, Weronika oraz Mariusz. No i gdzieś tam po piętach depcze im Gracja. Widzę ich wszystkich w finale i za nich będę najbardziej trzymał kciuki. Jeśli podobał wam się mój film, zostawiajcie łapki w górę i widzimy się za tydzień. Cześć!